Witam wszystkich. Zima dopadła i tu w Elblągu nas. W ogóle mnie wyszło pod dach, tam wiesz. Nie ganiam na razie, bo po prostu w tygodniu nie mam czasu i pogoda nie pozwala. Idą w górę, mija tam je jastrząb tłuk. Ostatnio cały czas. Kilka mi tam zginęło w Budapesztu, bo poszły do góry i tam je po prostu rozganiał. Tam na Elblągu tam kilka złapali. No, nie o to chodzi, że tam się boję po prostu, tylko że no, nie mam czasu, no i nie mogę w taką mglistą pogodę, bo dzisiaj tam chmur w ogóle nie ma, ale tak jest mglisto i nieciekawie. Taki tylko krótki przegląd, co tam w Gąbnikach. No tutaj u Murzynków wszystko super. Zapaliłem nawet światło, bo tak nie widać, ale jest tak ponuro na dworzu. Siedzą sobie biedne. No nie chcę ich zgonić, nie chcę ich tu wypuszczać, bo jest tak ponuro i nieciekawie. No ma być troszkę, pogoda ma się poprawić, to może będzie troszkę w tygodniu może, bo będę może szybciej parę dni to je zgonię. Ale tak to ciężko zgonić. Muszę tu w przyszłym roku te ruszta zamontować, bo to jednak jest nieciekawe. Tylko zamontuję to, jak kolega mi tu jeden pisał. No ale to tam nieważne. Ale muszę tu zamontować ruszta u Murzynów, bo będzie to wygodniej i dla mnie i na pewno dla nich lepiej będzie. Dobra, przejdziemy teraz, na razie pauzę, przejdziemy sobie teraz do następnego gołębnika. Jesteśmy u Perłowych. A tu jak tu u Perłowych? No, pokażę, może tak tam usiadę do góry. Jest Perłowych trochę. Muszę wam porobić zdjęcie jednak parami tych pasiaków, bo wszystkie to widzę, że nie za bardzo chcecie i każdy parę, tylko muszę wam porobić pary parzyste i wtedy dopiero wam sprzedam. Patrzę, że wyjadły tutaj, muszę zaraz ich wsypać. Słuchajcie, na razie pauzę wrzucę. No, jesteśmy tu w Budapesztu. Tutaj to są dzikusy, pełno tego jest tutaj. Patrzę, to wszędzie siedzą, tam wyszły na dwór. No, nieważne. Tam jeden kolega miał kolczatę. No, mam tam parę sztuk, tak widzisz tutaj. Jest parę sztuk takich dosyć fajnych. No nie wiem, no bym musiał je tu pozbierać, zrobić ci fotę i wtedy byśmy się dogadali. Bo jak widzisz tam tych ciemnych sportowych mam. Tutaj już jest ich trochę do sprzedania też. A te po tej stronie. Tam też siedzą dzikusy. No, tutaj siedzi też jeszcze trochę. Też tutaj są ciemne, jasne. Także jest tego troszeczkę. I mówię, muszę to przebrać do sprzedania. Żurówka tu jest taka żółta jakaś. No tak tutaj. No także. Mam tutaj głową trochę, naprawdę. Trochę mi ich szkoda sprzedawać. No ale muszę, bo za dużo mam. Już sobie naprawdę troszkę mogę. Mogę trochę ich sprzedać, bo jest dużo, a. O, niektóre kurczaty, widzicie tam.
Tam siedzi, tam na tym, na końcu siedzi po lewej stronie, taki na białym ogonku. No dużo jest takich z ciemnym ogonem. I tu jest taki też, o jakieś piórko, gdzieś tam coś. No są te piórka, takie wychodzą. No. Ale gąbki w dobrej formie, także jeśli gretu im kupiłem. Takiego, bo się skończył, zasięgałem. Widzę, że w tych czaposzach też mam więcej samców chyba. Przejdzie gruchami. Są też takie jak kolczaty, tylko na ciemnych ogonkach, nie? Tam są, no zobaczcie, takie też jest takich kilka fajnych też. Jak kolczaty, tylko ciemne ogonki. Bo one są z zeszłego roku, ja w zeszłym roku nie wyrywałem ogonów. Nie wyrywałem, nie? No nie wiedziałem, no. Przypuszczam, że nie wiem, czy jakbym im wyrwał wtedy, czy... No ale chcę ich też zostawić, bo chcę sprawdzić się, nie? Albo też sprzedam, nie wiem. Jest tych gołąbków, troszkę jest. No, tu jest mój młody, tamtoroczny. Tak, z moją piosenką. Na białym ogonku. Tam przeleciał. Dzisiaj tak mówię, nagram, pokażę. Mam naprawdę, mam dużo takich, jak tu widać, o takich tam właśnie. Jak kurczaty, tylko na ciemnych ogonach. Nie, jakby ktoś chciał. No mówię, wszystko zależy. Cena zależy, ile sztuk. Nie, no wiadomo, no. Mam takich właśnie na ciemnych ogonkach, nie takich, ale mówię, to. O, tu jest taki dosyć też, tylko o, boki ma takie parę piórek. Ale każdy wie, że to tak właśnie u nich jest, że. Ten ma ciemny ogon trochę. A tu jest, o, ten ma całkiem takie boki, zobaczcie, kurczaty, a no taki wyszedł, no taki wyszedł, taki jest, nic nie poradzę. Ale ładne, fajne, mówię, przyjemne ptaszki i mi się podobają. Muszę trochę sprzedać. O, proszę. Tak, kurczaty fajne, a zobaczcie, jakie bok ma. Ale da się mu jasną samiczkę, bo to będzie samiec, chyba samiec. Tak, ale to nie jest mój, on jest kupiony, to nie jest mój. Ja go kiedyś w drzewie kupiłem. Przyjemny też ptaszek. Dosyć, ale... I go kupiłem, to nie miał tak tyle, ale teraz ma. No, nieważne. Co tu jeszcze jest? Co tu jest? A tu się jeszcze wydurniają. Zaraz muszę to zmniejszyć trochę. Tu są tam, ile na dworze jest czaposzy, wyszły sobie. No ale czaposzy nie sprzedaję, bo czaposzy chcę sobie rozmnożyć i je pościągałem w zeszłym roku trochę, pokupowałem. I wcale mało za nie, nie płaciłem. Ale mówię, takich właśnie gołąbków, jak tutaj widać na tej beczce, co stoi. Ale kolczatych z ciemnym ogonkiem, tam siedzą takie jaśniejsze, ciemniejsze. To mam do sprzedania. I mówię, jak coś, to dzwonić. Muszę do wiosny zrobić to porządek, bo jest tego dużo i mówię. Dzisiaj tak z gołębnika, bo mówię, jest brzydka pogoda, nie będę tam wyganiał gołąbków, niech sobie siedzą.
tam mi zginęło gdzieś z 5 Budapesztów w ciągu miesiąca, z 5 Budapesztów mi zginęło, nie, z tamtej strony. No ale... Dobrze, to na tyle. Mówię, jak chcecie, dzwońcie. Pozdrawiam.